Żurawno leży w powiecie żydaczowskim, nad rzeką Dniestr. Znane jest przede wszystkim jako miejsce zwycięskiej bitwy z roku 1676 i podpisanego tu rozejmu z Imperium Osmańskim. Upamiętnia bitwę pomnik ustawiony w jej 200. rocznicę. To była jedna z tych bitew, która chroniła Europę wtedy przed zagrożeniem tureckim. Słynniejszy może Chocim 3 lata wcześniejszy i Wiedeń. Jednak Żurawno było jedną z tych bitew rozstrzygających, kończących, i później został zawarty traktat w Żurawnie, który na jakiś czas przynajmniej oddalał to zagrożenie tureckie od ziem polskich, który rewidował też ten bardzo niekorzystny traktat z Buczaczu. 20-tysięcznym wojskiem polskim dowodził Jan III Sobieski. O pomyślny przebieg bitwy modlił się w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w pobliskim Żydaczowie. No, on był w naszym kościele i modlił się. I po lewej stronie panorama jest, ona jest zamalowana. Cała armia jego i on sam na koniu jest. Lecz historia Żurawna to nie tylko bitwy. Właśnie tu na świat przyszedł ojciec literatury polskiej, Mikołaj Rej, propagator mowy zrozumiałej i jasnej dla większości tutejszego społeczeństwa. Do momentu przyjazdu tutaj do Stryja wierzyłam święcie w to, że urodził się w Nagłowicach, bo tak się podpisywał, Mikołaj Rej z Nagłowic. Był wspaniałym człowiekiem. Był przede wszystkim znakomitym pisarzem, chociaż dzisiaj nie bardzo docenianym. Był znakomitym gospodarzem, biznesmenem, politykiem, absolutnie wszechstronnym człowiekiem, osobowością renesansową, niezależną intelektualnie. Od kilku lat w Żurawnie odbywają się spotkania literacko-naukowe w ramach projektu Żurawno – Miasto Dziedzictwa Historyczno-Kulturowego Obojga Narodów – Polskiego i Ukraińskiego. Chodzi o pozostawienie śladu, oznakowania tych miejsc, które są ważne dla historii i kultury polskiej poza granicami Polski. To nie jest skierowane do nauki, to jest skierowane do młodzieży, do uczniów, żeby oni przyszli, posłuchali, rozmaite studenci kierunków turystycznych. Tegoroczne spotkanie w Żurawnie odbyło się 3 października z udziałem przedstawicieli Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, władz lokalnych, dyrektorów i nauczycieli szkół ze Lwowa i Stryja, organizacji pozarządowych i młodzieży ziemi lwowskiej.